Audycja popularno-naukowa. Krzysztof Michalski, dobry wieczór. Pandemia COVID-19 trwa już trzeci rok w naszym kraju. Infekcję koronawirusem SARS-CoV-2 stwierdzono u prawie 7 milionów osób, a wiele z nich ciągle odczuwa skutki choroby i zmaga się z powikłaniami po niej. Dziś porozmawiamy o problemach, jakie mają ozdrowieńcy i o powikłaniach po przebyciu tej choroby. Zapytam także mojego gościa, jak po tej chorobie można wrócić do stanu zdrowia sprzed COVID-19. A inspiracją do tej rozmowy jest program 8 tygodni do zdrowia po COVID-19, przygotowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W studiu pan dr Michał Chudzik, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, autor programu Stop COVID dla pacjentów po przebyciu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Proszę powiedzieć, czy patrząc na tę niewielką skalę zachorowań na COVID-19 i na coraz mniejsze negatywne konsekwencje dla zdrowia zarażonych, czy możemy powiedzieć, że żegnamy się już z SARS-CoV-2 i epidemią przez ten wirus spowodowaną? Niestety nie. Myślę, że choroba COVID-19 pozostanie z nami jako jedna z wielu chorób i będzie jedną z wielu infekcji, które będziemy musieli okresowo się zmagać. Te liczby, które pan redaktor podawał, one są optymistyczne, że mniej osób jest w szpitalach, mniej osób choruje. Mniej umiera. Ale z drugiej strony, jeżeli czytamy, że w dniu dzisiejszym 7 osób zmarło z powodu COVID-19, które nie miały żadnej innej choroby, to jest dużo więcej niż zginęło w wypadkach samochodowych. I z jednej strony jest w medycynie statystyka, ale z drugiej strony jest tragedia, i śmierć każdej osoby jest czymś złym. Tak jest, czyli ciągle powinniśmy uważać, no ale powiedzmy, że nie tylko jest mniej osób zarażonych, ale i objawy nie są tak groźne, prawda, jak wtedy, kiedy przeżywaliśmy szczyt pandemii. Jakie objawy są na tym etapie najczęstsze? W tej chwili dominują objawy grypowe czy paragrypowe, to będą stany podgorączkowe, bardzo duże osłabienie, nieżyt nosa, czyli popularnie mówimy o katarze, kaszel, może być poczucie duszności, bólu w klatce piersiowej, bóle mięśni. To są takie typowe objawy, które znamy z różnych infekcji. Grypowe trochę, prawda? One przypominają rzeczywiście objawy grypowe, bo i wirus SARS-CoV-2 jest wirusem, który wywodzi się przecież z wirusów grypowych. Ale z drugiej strony nie możemy mówić, że ta choroba już nie jest groźna, bo wciąż mam pacjentów, którzy przeszli lekko infekcję, a zgłaszają się z dolegliwościami po przebyciu COVID-19, mówiąc, że sama choroba to nic, natomiast to, co się stało po COVID-19, to dopiero jest duży problem dla ich zdrowia. No właśnie, jakie są te najczęstsze i najbardziej uciążliwe, no i niebezpieczne objawy po przejściu choroby COVID-19? Niestety u znacznego procenta chorych, którzy przebyli COVID-19, jeżeli mijają 4 tygodnie i chorzy w dalszym ciągu odczuwają poczucie bardzo dużego zmęczenia, duszności, kaszlu, bólu w klatce piersiowej, ból stawów, bóle mięśniowe, poczucie szybkiego bicia serca czy arytmii serca, wchodzą w tak zwany okres long COVID-u, który trwa do tych 12 tygodni po przebyciu infekcji. Później jest okres tak zwanego post-COVID, czyli od 12 tygodnia do roku, ale dziś już wiemy, że niestety są pacjenci, którzy nawet po roku, po dwóch... No tak, mamy doświadczenia tych, którzy chorowali w 2020 roku chociażby, prawda? Dokładnie. I niestety te procenty nie są małe, a jeżeli przełożymy to na miliony Polaków, które zachorowały, to w liczbach przekłada się to na ogromną grupę pacjentów, która trafia do ochrony zdrowia, do lekarzy, do naszych placówek, którzy mają problem i my musimy tym pacjentom pomóc. No właśnie, panie doktorze, bo pan jest kardiologiem, zajmuje się pan także problemami związanymi z COVID. Wiadomo, że bardzo poważne mogą być te powikłania kardiologiczne, pulmonologiczne, ale nie tylko, prawda? Co wiadomo o tych powikłaniach odległych? Powikłania odległe dotyczą głównie tych 3-4 układów, czyli układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego, układu nerwowego.
i układu odpornościowego. Nie można również zapomnieć o stanie psychicznym chorych, który też ma ogromne znaczenie. Depresja, która się pojawia po COVID-19. Widzimy liczne powikłania związane ze zmianami pozapalnymi w sercu, zaburzeniami rytmu, z uszkodzeniem serca, widzimy uszkodzenia płuc. Widzimy uszkodzenia mózgu, mamy coraz więcej danych na to, że ten wirus pozostaje w tych komórkach naszych, tych narządów i wielu pacjentów podaje, że ma poczucie, jakby po COVID-zie zestarzeli się o 10-15 lat. Ten kłopoty zegar... z myśleniem także, co jest istotne, prawda? Tak zwana mgła mózgowa, doktorze. To jest to potoczne określenie tych problemów neurologicznych, czyli zaburzenia pamięci, koncentracji, niemożność przypominania sobie podstawowych rzeczy. Jak mówimy o imionach, nazwiskach osób, które znaliśmy od lat. Tak. I nagle nie wiemy kto, prawda? Wiemy, że powinniśmy znać, ale nie pamiętamy. Gdzieś to jest. To są te objawy, które wyprzedzają o kilka lat zespoły demencyjne, które pojawiają się wraz z wiekiem. No tak, ale bardzo często pojawiają się coraz częściej objawy ze strony układu pokarmowego. Panie redaktorze, wirus SARS-CoV-2 i COVID-19 jest infekcją ogólnoustrojową. I ja, badając pacjentów, zawsze mam takie wrażenie, że ten wirus potrafi odnaleźć w naszym organizmie to najsłabsze ogniwo, które było przed chorobą i w ten najczulszy, najsłabszy punkt zaatakować. Jeżeli ktoś miał jakieś objawy prodromalne, czyli jeszcze nie chorował na coś, ale... Albo przechodził na przykład operację. I to wirus odnajdzie ten słaby punkt w organizmie i tam zaatakuje. To również wynika z odczynu układu odpornościowego, który próbuje się bronić przed tą infekcją, ale czasami ta obrona jest nadmierna i to, co powinno nas chronić przed chorobą, działa w sposób patologiczny, doprowadzając do tej słynnej już burzy cytokinowej, która może być niestety groźna dla naszego zdrowia. Może się kończyć nawet śmiercią, niestety. Prawda? Panie doktorze, ale właśnie, kto najczęściej narażony jest na te odległe skutki choroby? Czy można mówić o grupach większego ryzyka, jeśli chodzi o long COVID? Początkowo wiązaliśmy ciężkość infekcji z tymi typowymi objawami i chorobami współistniejącymi, takie jak choroba serca, choroby przewlekłe płuc, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia odporności, choroby nowotworowe. To były takie typowe choroby, które zawsze wiążą się z większym ryzykiem konsekwencji COVID-19, ale po już prawie 2 latach i również po naszych doświadczeniach, bo już w układzie jakim naukowym możemy pewne rzeczy podsumować. Tak, są już publikacje, duże podsumowujące. Z czego się bardzo cieszymy, bo jest to nasz polski pacjent, który często jest innym pacjentem niż pacjent z innych regionów świata. Dzisiaj widzimy, że nie tylko same choroby, ale również nasz szeroko rozumiany styl życia ma wpływ na to, jak przechorujemy, jak będziemy po tym COVID-19 się regenerować. Dochodzić do siebie, tak? Tak, i to było dla mnie, jako dla kardiologa, jedno z bardziej zaskakujących odkryć po rozmowie z pacjentami i po badaniach, jak zdają sobie sprawę, jak duży jest wpływ tego, jak żyjemy, na to, czy ciężko chorujemy, oraz na to, jak szybko się zregenerujemy. No tak, to dotyczy także innych chorób, prawda? I nowotworów, to dzisiaj wiemy, i chorób neurologicznych, i chorób autoimmunologicznych. Ale właśnie, panie doktorze, bo Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia przygotowały program 8 tygodni do zdrowia po COVID-19. Proszę powiedzieć, jak po przebyciu COVID-19 można wrócić do stanu zdrowia sprzed choroby? Musimy działać w dwóch głównych kierunkach. Przede wszystkim leczyć chorobę podstawową. Czyli ktoś ma nadciśnienie, musi być skuteczne leczenie ciśnienia. Jeżeli ma niewydolność serca, leczymy tą przypadłość. Ale równolegle rozpoczynamy proces naprawczy, proces regeneracji. Czyli odbudowa podstaw, można powiedzieć trochę, tak? Musimy odbudować te wszystkie siły, które organizm zużył do walki z chorobą. Bardzo się cieszymy, że szczęśliwie przeżyliśmy. Często ten przebieg nie był ciężki, ale nie mamy świadomości, jak dużo wysiłku włożył nasz organizm w to, że my pokonaliśmy tą chorobę. I teraz te zaburzone zasoby energetyczne my je z powrotem musimy odbudować, ale musimy to zrobić w sposób kompleksowy. Nie możemy patrzeć na jeden narząd, na jeden układ. To musi być kompleksowa regeneracja organizmu. I temu służy właśnie ten program 8 tygodni do zdrowia. Proszę powiedzieć właśnie, jakich sfer naszego zdrowia dotyczy ten program? To jest unikalnie dobry program, bo jest to program
kompleksowy. Dotyczy zarówno naszego ciała, jak i naszej sfery psychicznej. Do tej pory często pomijany aspekt w układzie budowania zdrowia to jest sfera naszych myśli, naszej psychiki, naszego snu, ale również zadbanie o odpowiednią aktywność fizyczną i sposób odżywiania. Czyli musimy tutaj działać na każdy element budowania zdrowia. Nie można pominąć żadnej części tego systemu. No tak, ale u pana akurat w kardiologii szczególnie widać ten wpływ ruchu i ćwiczeń na dobre funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Czyli ja rozumiem, że pan tak naprawdę zaleca to, co zalecał no zawsze, kiedy ktoś przychodził z problemami kardiologicznymi. Rzeczywiście kardiologia jest tą dziedziną, gdzie ruch, ale zdrowy ruch fizjologiczny. Mamy liczne dowody, że potrafi to naprawiać serce, potrafi naprawiać nasz układ sercowo-naczyniowy, stabilizuje ciśnienie i te doświadczenia rzeczywiście są wykorzystywane. Ruch jest czymś bardzo naturalnym w naszym życiu. My niestety, zmieniając ten styl życia na bardziej wygodny, pozbywamy się tego, co jest w genach bardzo głęboko. Co kształtowało ludzki gatunek, poszczególne narządy, tkanki można powiedzieć, czy funkcjonowanie nawet na poziomie komórkowym, prawda, panie doktorze? Zdecydowanie tak, natomiast to, co dzisiaj wiemy już w medycynie akademickiej, że mięśnie to jest potężny organ, który wydziela tak zwane miokiny, czyli to jest taki układ jakby dokrewny i te miokiny mają bardzo szerokie działanie zarówno dla budowania zdrowia, jak i budowania naszej odporności. Ale żeby te miokiny się wydzielały, one muszą być aktywowane. Ich ruch powoduje wydzielanie tych zdrowych substancji z mięśni. Czyli ruszajmy się, ruszajmy, jeszcze raz ruszajmy. A nie tak dawno profesor Gasik, specjalista od neurochirurgii, mówił, że jeszcze nie może to być monotonny spacer. Nawet jak idziemy, to warto się poschylać, pogimnastykować, prawda? Bo wtedy uruchamia się wszystkie elementy organizmu. Uruchamia się te duże partie mięśniowe. Im one będą większe, tym wydzielanie tych zdrowych substancji będzie większe. My to bardzo podkreślamy ruch, natomiast nie mówimy o sporcie, nie mówimy tutaj o budowaniu wyczynowego ruchu, tylko mówimy o ruchu, nazwijmy to amatorskim, ale dla mnie jest to coś dostępnego dla każdej osoby. W każdym wieku. W każdym wieku, praktycznie bez ograniczeń do innych chorób współistniejących. No tak, trzeba tylko wiedzieć co i jak, ale przejdźmy może do kolejnej sfery oddziaływania na stan zdrowia, której poświęcony jest ten program 8 tygodni do zdrowia po COVID-19. Ta kolejna sfera to dieta. I dziś wiadomo, że ma ona ogromny wpływ na stan naszego zdrowia, na odporność, na różne choroby, ale i na dochodzenie do zdrowia, prawda? Panie rektorze, nie lubię słowa dieta. Ono kojarzy mi się z jakimś ograniczeniem, z pewnym zakazem. Z narzucaniem sobie, tak? Jedzenie jest czymś uroczym. Smakowanie rzeczy dobrych jest dla nas ogromną ucztą i taką czysto sensoryczną, ale również jest pewnym życiem społecznym. Tak. Bardzo ważnym. Ja bym mówił bardziej o zdrowym jedzeniu, bo to zdrowe jedzenie, ono jest smaczne. I ja cenię sobie bardzo te informacje, które dziś mamy w tym portalu NFZ-u, diety, bo tam mam możliwość wyboru tych pokarmów, które lubię. Mogę dowolnie sobie skomponować to, co bym chciał zjeść. Otrzymuję dokładną informację, jak dużo jest to kalorii. Tak. I co ważne, otrzymuję jeszcze informację, jakie poczynić zakupy w taki sposób zebrany. A no właśnie, to jest również ciekawe w tym doskonała funkcjonalność. Programie. Powiem szczerze, interesuję tym się od dawna. Nie znalazłem tak dobrej informacji o zdrowym odżywianiu, jak to jest dostępne na stronach diety NFZ-owe. Tak, to kolejna ważna sfera wpływająca na nasze zdrowie. No niedoceniana niestety, czy lekceważona przez wielu młodych ludzi. Mówię tutaj o śnie. Liczy się nie tylko długość, ale i jakość tego snu, prawda? I temu również poświęcony jest jeden z fragmentów programu. Panie doktorze, aż 70% osób ma problemy ze snem. Oczywiście musi być długość snu, bo to jest regeneracja organizmu. Im intensywniej odbudowanie pracujemy. Odbudowanie enzymów, tak prawda, które, katalizatorów, które wpływają na to, jak funkcjonuje ta fabryka. Im intensywniej pracujemy, im intensywniej ćwiczymy, tym dłużej musimy spać. Ja zawsze mówię pacjentowi, że tyle godzin, ile ciężko pracował, tyle godzin powinien odespać. To jest jeden aspekt, długość snu, ale druga, jakość snu. Najlepsze godziny snu między 23 a 1-2 w nocy.
jeżeli przegapimy, ja wiem, że to jest trudne, ja wiem, że dla nas... Westchnąłem, bo ja już dawno nie mogę tak wcześnie położyć się spać, panie doktorze. Nie różni pan redaktor się istotnie od wielu pacjentów, którzy do nas się zgłaszają i tego trzeba się nauczyć. To jest ciężka praca, ale to też ten element budowania zdrowia, ten program 8 tygodni uczy, w jaki sposób zadbać o higienę snu. O to, żeby była odpowiednia temperatura w pokoju do snu, żeby nie oglądać na godzinę, dwie przed snem ekranu, czy komputera, czy telewizora. No właśnie, bo to podrażnia strasznie zakończenia nerwów, czyli komórki właściwie mózgu, które są w naszych oczach, prawda? Pacjenci są zaskoczeni, kiedy dowiadują się, że telefon komórkowy, który leży przy łóżku i wydziela to malutkie niebieskie światełko, który wnika do mózgu, pomimo tego, że mamy zamknięte oczy, aktywuje mózg i dla naszego mózgu jest poczucie, że jest dzień. Czyli nam się wydaje, że śpimy, ale nasz mózg niestety nie śpi. Czyli nie odpoczywa. Nie odpoczywa. Nie regeneruje się. A bez tej efektywnej regeneracji nie odbudujemy w sposób szybki zdrowia. To podkreślam, sposób szybki, bo ten program, jak sama nazwa mówi, 8 tygodni, bo jeżeli zostawimy pacjenta samego sobie, to będzie to trwało pół roku, może rok, kiedy on będzie wracać do zdrowia. Tutaj chcemy, żeby pacjent efektywnie po 8 tygodniach powiedział, przeszedłem COVID, ale jestem już w pełni osobą sprawną i zdrową. No tak, i już właściwie na zakończenie, chociaż nie, mam jeszcze 3 pytania. Co wiadomo na podstawie dotychczasowych obserwacji? Jesteśmy już w 3 roku epidemii COVID-19. Jakie mogą być długofalowe skutki epidemii SARS-CoV-2 i COVID-19? Być może za kilkanaście lat okaże się, że jednak nasze organizmy ciągle pamiętają chorobę i koronawirusa. Wróciłbym jeszcze do tej sfery psychicznej, o której wspominaliśmy, że wyjdziemy z tej pandemii w sposób bardzo obciążeni i zmęczeni psychicznie. Również ten program, który jest, uczy w jaki sposób pozbyć się mgły mózgowej, w jaki sposób nauczyć się ponownie koncentracji, myślenia, patrzenia optymistycznie na te wszystkie rzeczy. Bardzo wspomniał trudnych. Pan o depresji, tak, prawda? Tak, o depresji, bardzo trudnych oczywiście czasach, ale na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Natomiast zdrowie jest naszą największą wartością i my musimy włożyć dużo w wysiłku, aby to wszystko odbudować, czyli konsekwencje będą związane z naszą psychiką, musimy o to zadbać. Będą niestety dotyczyć również tych narządów, które w sposób powolny mogą być uszkodzone po COVID-19, bo jako kardiolog też widzę u dużej grupy pacjentów po wykonaniu badań problemy z sercem, że dochodzi do, po badaniach rezonansu magnetycznego, do mikrowłóknienia serca, które po kilku latach może doprowadzić do zaburzeń rytmu. No czyli właśnie. Te skutki mogą być odległe. Zaburzenia rytmu, migotanie, w efekcie udary na przykład, prawda? Te udary już dzisiaj widzimy, że ta ilość jest duża udarów, są powikłania mikrozakrzepowe, bo może nie zawsze się to objawia w taki sposób dużych zakrzepów, ale te mikrozakrzepy, które powodują niedokrwienie małych obszarów mózgu, małych obszarów mięśni, innych narządów, po latach będą powodować konsekwencje. I tutaj znowu wracamy do tego, co jest dostępne. Jest program 8 tygodni zdrowia, ale są dostępne liczne programy profilaktyczne, że można przyjść i wykonać podstawowe badania, czy u lekarza rodzinnego, czy jeżeli widzi jakieś problemy, skierowane będzie do opieki specjalistycznej pacjenta. No tak. I bardzo często my narzekamy. Badania pulmonologiczne, tak. Kardiologiczne, prawda? Czy neurologiczne nawet. Tak, my narzekamy na to, że czegoś nie ma. Natomiast kiedy się tworzy dobre programy profilaktyczne, niestety nie chcemy się badać. Nie czekajmy na chorobę, wyprzedźmy konsekwencje i lepiej wcześniej leczyć, wcześniej zapobiegać, niż czekać na powikłania. Panie doktorze, ja wiem, że przewidywanie jest trudne, ale jeszcze jedno chciałem pana zapytać, bo to jest pytanie właściwie do wirusologów chyba bardziej, no ale pan zajmuje się także jako autor programu Stop COVID tymi sprawami, bo wirus ciągle mutuje, prawda? Mamy kolejne odmiany, niedługo już będzie brakowało liter alfabetu greckiego, bo kolejne odmiany są nazywane literami. Czy
może nas jeszcze, jak pan sądzi, wirus czymś zaskoczyć, bo wydaje się, że on już odchodzi, ale nie wiem, czy czeka nas na przykład jakiś szczyt zachorowań może jeszcze tej zimy, a może na wiosnę, jak pan sądzi? Jako kardiolog w czasie COVID-19 musiałem swoją wiedzę poszerzyć. Dużo uczyłem się od kolegów wirusologów i to, co zapamiętałem na jeden z wykładów, to, że wszystkie przewidywania, które były tworzone na różnych gremiach, najczęściej się nie sprawdzały. I to dotyczy to różnych dziedzin życia. Pokazuje to pewną pokorę, którą musimy mieć do biologii, do nauki, że jeszcze długo będziemy się uczyć i tutaj widzimy to najlepiej, jak taki mały wirus pokonał wielką medycynę, że potrafimy przeszczepiać serce, płuca, a nie potrafimy poradzić sobie z banalnym, w cudzysłowie oczywiście, wirusem. Lądujemy na Księżycu, a wciąż nie potrafimy leczyć skutecznie grypy. Więc te zasady ogólne zdrowia, przestrzegania zasad odpowiedniego dystansu, czystości, mycia rąk. To są kanony, które od ponad tysiąca lat... To wyniesiemy z tej epidemii na stałe, co? Oby tak było. Czasami mam wrażenie, że o tym szybko zapominamy, ale to są proste metody, które w istotny sposób zmniejszają konsekwencje. Natomiast czy wirus nas zaskoczy? Obawiam się, że to właśnie wirus decyduje o tym, co nastąpi, a nie my tutaj rządzimy. Tak, proszę państwa, pamiętajmy, że co prawda koronawirus nie atakuje już z taką siłą, ale jeszcze nie ustąpił i powinniśmy być ostrożni, dbać o siebie i bliskich i warto skorzystać z porad zawartych w nowym programie przygotowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia 8 tygodni do zdrowia po COVID-19, co pomoże w odzyskaniu siły i w powrocie do formy po przebytej chorobie. Warto skorzystać z porad lekarzy, fizjoterapeutów i psychologów. A program dostępny jest na stronie Akademii NFZ, akademianfz.gov.pl i na kanale YouTube Akademii NFZ. Moim gościem był dziś pan dr Michał Chudzik, kardiolog i specjalista chorób wewnętrznych z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, autor programu Stop COVID dla pacjentów po przebyciu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia. Skorzystajmy z unikalnej możliwości szybkiego powrotu do zdrowia po COVID-19. Wszystko najlepszego. Bardzo dziękuję. Zachęcam do zajrzenia do tego programu. Krzysztof Michalski, do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.